Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Katarzyna Bobiołka. Witam Państwa jako nauczyciel Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich, do którego uczęszcza Kacper Pawłowski, jeden z moich dzisiejszych gości oraz osoba reprezentująca Fundację Ja Też Tak Chcę, działająca również w Piekarach Śląskich. Misją naszej Fundacji jest wspieranie ludzi z pasją i rozbudzanie jej. Chcemy dawać odwagę i wsparcie młodym talentom, by nie skryły się do szuflady. I dlatego też dzisiaj spotykam się z mistrzami świata w tańcach latynoamerykańskich, mistrzami świata juniorów, prawda? Są to młodzi, bardzo utalentowani ludzie, którzy są całkowicie zakochani w tańcu. Jedna rzecz nas łączy, jeżeli mogę wtrącić, pewno więcej, ale jedna na pewno, czyli pasja do tańca. Tylko Waszą pasją jest taniec towarzyski, a moją taniec współczesny. Magdo, Kacprze, bardzo Wam w ogóle dziękuję, że jesteście tutaj ze mną, że znaleźliśmy Cię czas, że spotkaliście się tutaj i możemy porozmawiać, bo wiem, że jesteście bardzo, bardzo mocno zajęci. No i dzięki temu tej rozmowie możemy mieszkańcom naszego miasta opowiedzieć o piekarskim mistrzu, no i mistrzowskiej partnerce, która pochodzi z Kłobucka, spod Częstochowy. Czy dobrze? Tak. Tutaj się wypowiedziałam? Super. Słuchajcie, opowiedzcie nam w ogóle o tych mistrzostwach troszeczkę. Jak to było, jakbyście tam dojechali? Kiedy to w ogóle się odbyło? Jakie emocje Wam towarzyszyły przed i po? Dwa mistrzostwa świata odbyły się 4 grudnia w Paryżu. Zabrali nas tam nasi rodzice i jechaliśmy samochodem. Długo taka podróż trwa do Paryża? 13 godzin. 13 godzin. A jeszcze przed mistrzostwami byliśmy na turnieju Freda Astera. Piątek. I taki dzień przerwy, gdzie zwiedziliśmy trochę Paryż. To trochę męcząca chyba taka seria wypadów, co? No raczej nie, bo to był taki przełomowy tak naprawdę moment. Jechaliśmy tam te 13 godzin, tak naprawdę Magda i reszta spali. Tylko pan Wojtek, tato od Magdy, jechał cały czas. Dla niego było trochę większe przeżycie. A Fred Astaire? Tak, Fred Astaire. Tak, nie byliśmy przygotowani, że wygramy w ogóle pierwszy turniej taki zagraniczny, tak naprawdę Assen był pierwszy, ale taki większy trochę, Fred Astaire. I taki dzień przerwy się przydał. Na turnieju Freda Astera zatańczyliśmy 5 rund, w każdym po 5 tańców, a na Mistrzostwach Świata było więcej par, około 90 z całego świata, między innymi z Chin, Anglii, Ukrainy, najwięcej z Stanów. I tam zatańczyliśmy 6 rund, każdy po 5 tańców. Mieliśmy bardzo mało przerwy pomiędzy rundami, bo to było tylko około 10 minut, to było bardzo mało czasu na regenerację. A my jeszcze odważni, przed finałem zmienialiśmy strój. Aha, okej, rozumiem. Ja w ogóle muszę jeszcze wtrącić jedną rzecz, że Kacper, jestem bardzo dumna w ogóle, że jestem Twoim nauczycielem i mogę Cię uczyć, bo dla mnie mistrzostwo świata, no nie ma nic chyba piękniejszego. Dla mnie chyba dalej nie dowierzam, że ja rozmawiam z mistrzami świata, bo nie ma nikogo lepszego na dzień dzisiejszy od Was, tak? Jesteście mistrzami świata, najlepsza para na świecie. Na świecie. Siedzi tutaj z nami w Piekarach Śląskich i ja mogę z nimi rozmawiać. No cudownie. To zadam Wam może jakieś takie pierwsze pytanie. Pewno 1000 razy Wam zadawano to pytanie. Czyli jak zaczęła się Wasza przygoda z tańcem? Moja przygoda zaczęła się tak, że na pierwsze lekcje, to było chyba w Sosnowcu, tata mnie zawiózł, bo tak naprawdę to było niespełnione marzenie taty, taniec. Bo bardzo późno zaczął, więc nie mógł do niczego dojść. I mnie zabrał na pierwszą lekcję. Pierwszy rok to w ogóle nie rozumiałem, o co chodzi. Musiał mnie jakoś napędzać. Tańczyłem nawet przed garażami, żeby nauczyć się tych kroków, bo dłużej oswajałem się z tymi tańcami. I po roku jakaś mnie taka większa chęć, taka miłość do tańca pokazała, że to jest moja prawdziwa droga. A u siebie, Magdo, jak to było? Ja tańczę około 5 lat, z Kacprem już 10 miesięcy. To jest bardzo mało, bo niektóre pary muszą trenować kilka lat, żeby dojść do wspólnego porozumienia, a nam udało się w tak krótkim czasie to zrobić. A Kacper, ty ile lat tańczysz? Ja 9 lat. 9 i 5. To 5 to chyba też, na mistrzostwo to chyba też jest niewiele. Chyba tak. Znaczy nie znam się na tańcach towarzyskich, ale tak mi się wydaje. No to super, to gratulacje. Powiedzcie mi następną rzecz.
Jakie były takie przełomowe momenty w waszej karierze? Takie, nie wiem, czy trudne, czy takie właśnie, że poszliście dalej. Taki jakiś przełom, obojętnie w którą stronę. Najtrudniej było tak naprawdę zacząć, bo pierwsze turnieje w ogóle wszyscy wiedzieli, że nie jesteśmy za bardzo przygotowani. I przełomowym momentem to było takie przygotowanie do Mistrzostw Polski. Bo mieliśmy wielu takich, ja już miałem znanych takich konkurentów, z którymi jak każdy chce wygrać ten turniej. Te ćwiczenia, ta praca nad tym taki wyczerpująca od serca doprowadziła nas tak naprawdę do tego momentu. Choć mistrzostw nie wygraliśmy, ale chyba ważniejsze są Mistrzostwa Świata. No oczywiście. A u Ciebie, Magdo? Pamiętasz taki moment przełomowy? Przełomowym momentem wydaje mi się, że było poznanie Kacpra, ponieważ wcześniej tańczyłam z innym partnerem, on był ode mnie o wiele starszy i ciężko nam było się zgrać, bo jednak różnica wieku dużo zmienia. Jak się poznaliśmy z Kacprem, udało nam się bardzo szybko zgrać, dobrze się dogadujemy i jest naprawdę w porządku. W tym samym wieku? Tak. Bo z tego co wiem, to Kacper trenuje od 9 lat i 8 razy był już mistrzem Polski. Śląska. Jeszcze nikt mnie nie przebił. Przepraszam. Na Śląsku. No to super. A Polski? A Polski to chyba dwa razy chyba byłem wicemistrzem i raz mistrzem. A Magdo, tobie się udało mistrzostwo Polski? Nie. Czyli mistrzowie nie Polski, ale mistrzowie świata. Tak. Super. To komiczne. Kolejne, słuchajcie, pytanie. Jak wiemy, wasza profesja wymaga ciągłej pracy nad ciałem. Ile w ciągu tygodnia poświęcacie czasu na treningi? Ćwiczymy codziennie. Jest to 4 razy w Jaworznie i 3 razy w Częstochowie, ponieważ nasz klub Sukces Jaworzno ma swoją filię też w Częstochowie. Od 2 do 3 godzin codziennie. Słuchajcie, wasz ulubiony taniec musicie mi podać oraz taniec, którego nie lubicie albo macie z nim jakiś problem, trudności, choć wątpię, że tak. Ciężko powiedzieć, że nie lubimy jakiegoś tańca, bo jakbyśmy nie lubili, to po prostu byśmy nie tańczyli, ale naszym ulubionym tańcem jest samba, a taniec, który sprawia nam najwięcej trudności, to jest jive. No te podskoczki tam są dość takie szybkie, że się tak wyrażę. Okej, teraz tak, czy macie trenę przed zawodami? Bez tremy tak naprawdę zawody nie są tak bardzo udane, bo trema tak napędza cię do działania. Adrenalina też, nie? I jak masz tremę, to chcesz pokazać, że i tak ci się uda. Trema ci nie dopuszcza do tego, ale twoje umiejętności tak naprawdę podwyższa. Tylko że ja mam nadzieję, że ta trema nie jest na tyle wysoka, że wiecie. No za dużo to też niezdrowo. To też niezdrowo, nie? Trzeba wypuścić. Ale już chyba nauczyliśmy się walczyć z tremą. Doświadczenie, nie? Tak. Na pewno w tym Fredasterze, jak tam już wygraliśmy, to na pewno mniejszą tremę mieliśmy na Mistrzostwach Świata, bo większość par było z Fredastera na Mistrzostwach Świata. Powiedzcie mi opowiedzcie o jakichś wpadkach na zawodach, takie jakieś totalne, żebyśmy widzieli, że nie jesteście idealni, ale coś tam wam się... Na naszym pierwszym turnieju w Radomiu, on odbył się 17 września, podczas eliminacyjnej rumby, Kacprowi odpiął się numerek na plecach. Bez numerka tak naprawdę sędziowie nie mogą nas oceniać. I co wtedy? Kacper uniósł rękę do góry, żeby zatrzymali muzykę. Ja zaczęłam mu przypinać agrafką ten numerek, ale pan stwierdził, że nie może zatrzymać muzyki, ponieważ śpieszą się z dalszym programem. Dopiero weszliśmy na parkiet w połowie tańca. Ale na szczęście udało nam się wejść do rundy finałowej i wygrać turniej. No to super. Chciałabym, słuchajcie, żebyście dokończyli pewne zdania. Może najpierw do Magdy, a potem każde pytanie, dobrze? Gdyby nie taniec, to byłabym? Bardzo możliwe, że poszłabym w ślady mojej mamy i została farmaceutką. Gdyby nie taniec, byłbym? Smutny. Na pewno moje życie nie miałoby takich kolorów jak teraz. Mój mistrz to? To jest bardzo trudne pytanie, ale wydaje mi się, że 7-krotna mistrzyni świata tańca latynoamerykańskich zawodowców Julka Zagoruczenko. Mój mistrz to? Ja mam kilka mistrzów, bo od każdego można coś fajnego wziąć. Na przykład jest Austin Johnson z Ameryki, jest partner Julki Ricardo Cocchi
i Sergiej Surkow. Cóż, raz miałem chyba z nim lekcję, a z Austinem się prawie widzę na wszystkich zagranicznych turniejach. Super. W przyszłości? Tylko wydaje mi się, że przyszłość wiąże z tańcem. Chciałabym zostać sędzią turniejów. A to już po zakończeniu kariery? Bardzo możliwe. Bo jednocześnie można być też sędzią i tańczyć. Ale ja wiążę też z tańcem, ale wolałbym otworzyć klub i nauczyć ludzi tańca z mojej perspektywy. Bo różne szkoły są. I też chciałbym, jeśli mnie nie wyjdzie na przykład stworzenie z własnej szkoły tańca, to bym chciał szkoleniowcem zostać, czyli jeździć po klubach i własne. Z tego mistrzostwa świata się skończyły i co dalej? W kwietniu wybieramy się do Anglii na prestiżowy turniej Blackpool i odbędą się tam też mistrzostwa Europy juniorów. Tak samo. Tak samo. Chociaż nie powinienem. Nie powinienem. Ja wiem, że chociaż nie powinnam, to jem słodycze. Nie powinnam tak wiele czasu stracić na takie niepotrzebne rzeczy, bo niekiedy nie biorę pod uwagę, że ta rzecz może bardziej mi się przydać. Na przykład pójdę na salę i będę trenować, bo doskonalenie swoich umiejętności chyba bardziej mi się przyda na przykład niż granie na komputerze albo nie wiem. Pytałam o marzenia artystyczne. Marzenia artystyczne są tak naprawdę połączone z tym, co dalej. Co dalej znaczy, że chcielibyśmy jakiś dobry wynik zająć na tym Blackpoolu juniorskim i na Mistrzostwach Europy. Jak na razie takie mamy marzenie. No to ja trzymam bardzo mocno kciuki. Naprawdę strasznie Wam kibicuję. Słuchajcie, czym jest dla Was taniec? Bo cały czas taniec. Czym jest dla Was taniec? Jakaś krótka definicja, Wasza definicja tańca. Miłym spędzaniem czasu na pewno, kontaktem z drugą osobą, bez którego na pewno by do niczego nie doszło. Na pewno w każdej parze na pewno jest taki moment, że zaiskrzy. Czyli, że coś poczują do siebie i na pewno milej się przychodzi na lekcje, trenuje na sali. Taniec też jest pokazywanie swoich uczuć na parkiecie. Takie choćby, jak to pani powiedziała, mowa ruchami ciała. No, to większość. Ja myślę, że wy też musicie być troszkę aktorami, nie? Bo na pewno. W tym tańcu jednak trzeba zagrać trochę miłości, no, rumba, tangu, gdzieś tam kłótnie kochanków, nie? Pasowane. A paso? Hiszpańska korrida. No i wydaje mi się, że taniec też uczy pewnej dyscypliny, ponieważ trzeba się zmotywować, wstać z tego łóżka i iść na trening. To chyba jak wszystko, nie? Ale taniec jest taki chyba magiczny. Kacper, ostatnio ty fajnie powiedziałeś, że taniec jest takim afrodyzjakiem. Tak. No, jest to, myślę, że trafione. Fajne. Słuchajcie, co ja tu jeszcze dla Was przygotowałam? Jeszcze a propos tego afrodyzjaka. Jak na przykład nie mamy lekcji w jakiś dzień, bo pani powiedziała, że trenujemy już za dużo, to mamy wolne. Tak naprawdę te wolne mi nie pomaga, tylko rozwalam, skaczę po ścianach piruety, mama tam dostaje do głowy, bo włączam jakąś muzykę na fulla, sąsiedzi mają mnie dość i zaczynam tańczyć w domu, bo bez tego jakoś nie umiem żyć. Czyli od dobrych rzeczy też można się, do dobrych rzeczy też można się przyzwyczaić. No powiem brzydko, uzależnić, ale to jest takie pozytywne uzależnienie, nie? Pewnie. Czy macie jakieś rady dla ludzi, którzy szukają swojej pasji, swojego miejsca na ziemi, albo młodych tancerzy, którzy zaczynają na przykład swoją przygodę z tańcem? No w każdej pasji musi być zaangażowanie, chęć, pewna motywacja. Na pewno nie można zmuszać kogoś do czegoś, bo na pewno w jakimś czasie przestanie to robić. A to tak naprawdę jest stracony czas, co nie lubię na przykład w swoim życiu tracić czasu. Na pewno dla początkujących mam taką radę. Tancerzy towarzyski, zacznij najpierw od siebie, ustaw swoje ciało, błędy patrz tylko na siebie, dopiero zwalaj na drugą osobę. Bo najczęściej robi się tak, że jak ktoś coś nie umie, na przykład układ mu nie wychodzi, to zwala na drugą osobę. Wtedy tylko kłótnie. I zgrzyty w parze. Jeszcze raz gratuluję. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. I na zakończenie, chcielibyście coś jeszcze od siebie powiedzieć, o co na przykład nie zapytałam, a chcielibyście to powiedzieć albo może komuś podziękować? Chcielibyśmy na pewno podziękować naszym wspaniałym trenerom. Jest to pani Marlena Fitał i pan Mariusz Nasal.
Rodzicom, jak to już pani powiedziała, że to wielki wyczyn jest na dołożenie. No wszystkich, co nas wspierają naprawdę. Czyli dziękujemy wszystkim, którzy wspierają tą cudowną parę mistrzów świata juniorów w tańcach latynoamerykańskich. A ja wam dziękuję, że przybyliście i porozmawialiście ze mną, bo dla mnie to jest naprawdę bardzo wielki zaszczyt, że mogłam się tutaj z wami spotkać. No i porozmawiać. No my z chęcią rozmawiamy, jak ktoś ma. Tancerze chyba mają to do siebie, że są bardzo otwarci. Dzięki bardzo. Również. Dziękujemy.